Hej moi kochani, witam was bardzo serdecznie z tej strony Merlin i witam was w maratonie odcinków na moim kanale. Mianowicie przez najbliższe 14 dni będziemy codziennie o 8 rano właśnie w nowym odcinku z Discorda i z innych w sumie też rzeczy. Ale dzisiaj, w dzisiejszym odcinku omówimy sobie coś ciekawego, ponieważ koronawirus jest, że tak powiem, na topie, to my nie będziemy gorsi i też zrobimy coś właśnie z koronawirusem, mianowicie z API. To znaczy stworzymy sobie komendę, która będzie wyświetlała nam statystyki koronawirusa. Wszystkie statystyki, czyli globalne, łącznie zliczone oraz statystyki dla danego kraju. Powiedzmy sobie, czym jest API. Więc ja sobie tutaj pozwoliłem przygotować taki wzór. Mianowicie API to nic innego jak wyobraźmy sobie serwer, który wpisujemy URL w przeglądarce i ten serwer zwraca nam dane w tym wypadku w postaci JSON-a. JSON to nic innego jak plik tekstowy, tak jak nasz config, który po prostu zwraca serwer i ten plik tekstowy jest w zasadzie obiektem i ten obiekt przechowuje inne obiekty bądź na przykład tablice, czyli listy, ale teoretycznie w JavaScriptie tablice też są obiektami. Więc to jest taki plik, który przechowuje po prostu informacje. I te informacje, czyli ten obiekt, możemy przemienić na obiekt JavaScript i wtedy będziemy mogli się do niego odnosić jako na przykład cases i wtedy nam zwróci tą liczbę, po prostu zmienia, potem defs będzie przechowywała tą wartość i tak dalej. I to też możemy mieć jako statystyki globalne. Wystarczy, że podamy ten URL. I w jaki sposób będziemy, słuchajcie, pobierać te dane? Te dane będziemy pobierać za pomocą biblioteki Axios z NPM. Więc będziemy musieli sobie ją zainstalować. Albo instalujemy konkretną wersję. Ja sobie zainstaluję najnowszą, bo ta biblioteka się ogólnie rzecz biorąc nie zmienia. Więc sobie zainstalujemy Axios i już tam instaluję oraz sobie zainstalujemy paczuszkę z GitHuba, jedną, moją paczuszkę. I wpisujemy następujące polecenie JS Helpers i ta paczuszka posłuży nam do, że tak powiem, zwiększania pierwszej literki słowa. Ale to zaraz omówimy dlaczego. No dobra, więc mamy sobie to zainstalowane, Axios, więc Axiosem będziemy wysyłać żądania, możemy, nie musimy z tego korzystać, mamy w Node domyślnie zainstalowane biblioteczkę fetch, albo możemy zainstalować paczkę request. My będziemy jednak z tego korzystać, więc widzimy takie dane, będziemy mogli sobie pobierać, czyli country, tutaj mamy, tu będziemy mieć też przypadki dzisiaj, śmierci i tak dalej. I zobaczmy teraz, jeżeli ja teraz tą stronę odświeżę, boom, w niektórych miejscach możliwe, że się zmieniły te dane. W jaki sposób te dane są ogólnie na serwerze obliczane i tak dalej, tego ogólnie klient nie wie. Czyli my nie wiemy, jak w ten sposób jest dokładnie robione. Ja mogę wam powiedzieć, że ten akurat serwer analizuje dane z strony, która istnieje już. I po prostu bierze je nam w taki sposób zwraca. Więc dobra, przejdźmy w takim razie do pisania skryptów. Jeżeli mamy już te rzeczy zainstalowane, możemy naszego bota wystartować. I sobie co zrobimy? Na samym początku fajnie by było, gdybyśmy stworzyli sobie nowy handler. Czyli sobie stworzymy nowy plik o nazwie api.handler.js. I w tym pliku ten nasz handlerek, że tak powiem, to nic innego jak po prostu zwykły moduł, który będzie przejmował klienta. I na początku będziemy sobie musieli jeszcze zaimportować naszego Axiosa. Czyli to może bardziej powiększę nawet. O tak. Tutaj Axios. I będziemy musieli dodać instancję Axios do klienta. Czyli w jaki sposób to zrobimy? Na początku sobie stworzymy instancję, czyli, że tak powiem, jakby to powiedzieć, czym jest instancja. Możemy sobie to wyobrazić jako aplikację, czyli jeżeli byśmy mieli na przykład kilka takich stron, z których chcielibyśmy pobierać dane, moglibyśmy stworzyć kilka instancji, że tak powiem, tego samego programu. Jakbyśmy na przykład mamy Visual Studio, to jest jedna instancja, a jakbyśmy chcieli mieć drugie Visual Studio otwarte gdzieś tam, na przykład na drugim monitorze, to wtedy byśmy mieli drugą instancję tego programu. Ok, a więc tak, instance to jest nic innego jak axios.create i tutaj podajemy obiekt, który jest opcjami. I tutaj mamy base URL.
Czyli po prostu, jeżeli będziemy wysyłać żądanie za pomocą biblioteki Axios, wtedy będziemy musieli podać, nie będziemy musieli za każdym razem wpisywać tego samego URL-u. Co w tym akurat w przypadku nie jest tragiczne, bo będziemy wykonywać tylko dwa polecenia właśnie do pobrania wszystkich tutaj krajów oraz do pobrania globalnych statystyk. Jednakże, jeżeli byłoby to większe, na przykład z YouTube'a byśmy chcieli pobierać filmiki czy coś, wtedy byłoby to naprawdę, naprawdę przydatne. I tu będziemy musieli sobie zaraz stworzyć zmianę w konfigu, którą będziemy wpisywać. I następnie client, client.axios, to jest nasza instancja, czyli po prostu do klienta przypisujemy tą zmienną instans. I teraz w konfigu stwórzmy sobie, może sobie otwórzmy konfig z boczku i stwórzmy sobie właśnie Corona API. I ta Corona API jest nic innego jak właśnie jak sobie wejdziemy tutaj do przeglądarki, skopiujemy sobie ten link i sobie go tu wkleimy, z tym, że bez slasha, w taki oto sposób, bez slasha na końcu i sobie tutaj, że tak powiem, ten URL wklejamy. Zapisujemy i teraz możemy sobie w ogóle zaimportować to Corona z konfigu w taki oto sposób i sobie tą zmienną podajemy jako base URL. OK. Sobie możemy zamknąć i teraz przechodzimy do pliku index.js, w którym będziemy musieli załadować nasz API handler. Więc stwórzmy sobie w linijce 10 teraz API handler i sobie go załadujmy i będziemy go musieli sobie tutaj wykonać, czyli stwórzmy sobie initialize API manager, w sumie to nie jest manager, tylko handler, ale już coś, i ten API handler sobie wykonamy. Więc go sobie załadujemy, widzimy, nie ma żadnego problemu. Jedyne co będziemy mogli zmienić, to po prostu nazwę naszego bota, ale to nie jest na razie istotne. No dobra, jak już mamy wzięte i załadowane nasz API handler, będziemy mogli teraz zacząć tworzyć naszą komendę. No dobrze, więc naszą komendę będziemy wzorować się na komendzie clear, którą sobie zduplikujemy i stworzymy sobie teraz komendę o nazwie Corona. Ok, i sobie tutaj nazwijmy ją Corona i tutaj sobie możemy podać, że po prostu wyświetla informacje o konkretnych ośmierciach i o potwierdzonych przypadkach oraz o wyleczonych osobach. I co by było fajnie, oczywiście ta komenda będzie miała argumenty, więc sobie stawiamy na true i sobie stworzymy jej aliasy. Aliases. Jest to, pamiętamy, tablica i tutaj podajemy aliasy, czyli aliasy chcę stworzyć dwa, wirus i vir. Oraz będę chciał sobie stworzyć inny usage. Będziemy albo podawać country, albo listę. Czyli albo będziemy wpisywać po prostu country. Dokładnie nie wiem, jak to tutaj trzeba było wpisać, żeby to miało sens. Musiałbym to zobaczyć. Ale będziemy albo podawać po prostu kraj, albo będziemy wpisywać słowo list i wtedy będzie nam albo wyświetlało all. I wtedy będzie nam wyświetlało globalne statystyki albo konkretny kraj, dla konkretnego kraju. OK, i teraz sobie dajemy cooldown, żebyśmy nie mogli zbyt często wykonywać tej komendy, na przykład 10 sekund. Kolejną rzeczą to sobie usuniemy te elementy stąd. I tak. Na początku będziemy potrzebować pierwszy argument, czyli const argument równa się args 0. Czyli sobie pobieramy pierwszy argument stąd. Czyli wyobraźmy sobie, że wpisujemy sobie tam polecenie Corona i teraz all. I będziemy musieli na początku sobie sprawdzić, czy w ogóle nasz Corona, czy w ogóle ten argument jest równy all. Z tym, że jeszcze sobie wczytamy z klienta. Wczytamy sobie to Axios, które sobie, że tak powiem, tutaj dodaliśmy, więc ten zapis to jest nic innego jak po prostu jakbyśmy sobie wyciągnęli samego klienta. Wyobraźmy sobie, jakbyśmy wyciągnęli sobie samego klienta stąd i pod spodem napisali const Axios równa się client i ten zapis, który teraz tutaj zrobiłem, jest równoznaczny z tym zapisem. Jest on po prostu szybszy. Say what? I OK, więc musimy na początku sprawdzić,
czy nasz argument, czy nasz argument nie jest równy all. Jeżeli jest równy all, wtedy będziemy musieli pobrać dane z serwera. Jak to zrobimy? Stworzymy sobie zmienną data, która będzie, że tak powiem, wykonywała właśnie tutaj na tej bibliotece Axios funkcję get. Get oznacza, że chcemy pobrać dane i chcemy pobrać. Teraz podajemy, skąd chcemy pobrać. I tutaj musielibyśmy normalnie wpisać calusieńki ten adres URL, ale my wpisujemy tylko all. All, więc napiszemy to all. Okej. No, jednakże to tak nie będzie działać, ponieważ Axios zwraca obietnicę. My będziemy korzystać z funkcji async await, dlatego musimy sobie dodać, że ta funkcja jest asynchroniczna i async await działa więc w taki sposób, że po prostu czekamy na wykonanie kodu. Razem z połączone to z obietnicami działa bardzo fajnie. Więc musimy sobie zrobić, że consData równa się await i teraz czekamy na ten kod. Czekamy na tego wykonania, bo jeżeli sobie nie napiszemy tego await, wyświetlimy po prostu data. Ups, fuck. Console.log data. Jeżeli sobie po prostu wyświetlę console.log data i przejdę sobie tutaj do. Gdzie ja mam serwerek? Tutaj test. Do testowania. Widzimy, nasz bocik jest online i sobie napiszę korona. Ups, korona. All. To zobaczymy, że mamy promise, czyli mamy obietnicę i ona jest w trakcie działania. Jeżeli chcielibyśmy bez używania tego async, spróbujmy sobie tak, bez używania tego async wykonać to, musielibyśmy napisać then, czyli w momencie, jeżeli, że tak powiem, te dane zostaną zwrócone, wtedy wykonamy funkcję, czyli function, wykonamy funkcję, która będzie, to jest tak zwany callback, czyli funkcja zwrotna, w której będzie jeden argument, czyli response. Czyli nazwijmy to res. I tutaj mamy te dane, które dostaliśmy. Musielibyśmy tutaj dopiero to wyświetlić, czyli response. I to by wtedy w ogóle w zasadzie nie było potrzebne. Możemy sobie w sumie też nazwać data. O taki sposób. I w tym momencie, jeżeli ja bym wykonał tą samą komendę, pick, wtedy zobaczymy, że już zwraca nam obiekt cały. Z tym, że to jest cały obiekt z wszystkimi rzeczami, a nas interesują w zasadzie tylko to data. Więc musielibyśmy napisać .data albo zrobić dekonstrukcję tego, czyli po prostu z tego wyciągnąć samo data w taki oto sposób i wtedy dostajemy data. I w taki sposób możemy zrobić na obietnicach. Ale no, wygląda to dosyć, nie powiem, głupio, bo teraz musimy tutaj robić to naprawdę. Może iść tak bardzo daleko, jeżeli mamy dużo tych obietnic. Dlatego my użyjemy async await. Czyli będziemy oczekiwać na dane. Czyli sobie stworzymy const data. I będziemy łączyć opcję async await razem z obietnicami. A więc w jaki sposób to zrobimy? W tym momencie, jeżeli ja teraz sobie tutaj dopiszę słówko await, w tym momencie czekam na dane. Jeżeli sobie teraz dam console.log data, to zobaczymy, że wpisując polecenie korona all uzyskam ten sam efekt i z tego musiałbym teraz wziąć i dopisać kropka .data albo dopisać w taki sposób i wtedy będzie działać. My możemy to też połączyć z obietnicami do przechwytywania błędów albo napisać sobie po prostu, że w momencie, jeżeli te dane zostaną zwrócone, wtedy wykonamy funkcję, która zwróci nam to data. Po prostu data w taki oto sposób. I w taki sposób uzyskamy ten sam efekt. Czy jest to trudniejsze, czy łatwiejsze? No, z tym trzeba byłoby troszeczkę popróbować, jak to działa. Bo to jest nic innego jak po prostu to słówko function, jak ta funkcja z strzałką. I jeżeli nie mamy tutaj więcej niż jednego elementu, po prostu zawsze to zostanie zwrócone. No dobrze, ale możemy, tak jak mówię, możemy to też usunąć i możemy tutaj dać po prostu te klamerki i wtedy będziemy używać, jakby, że tak powiem, dekonstrukcji obiektu. No ale mniejsza z tym. Możemy też tutaj wykonać funkcję przechwytywania błędów i jakoś te błędy, że tak powiem, przechwytywać. No dobrze, ale mamy teraz data, tak?
No i z tego data chcielibyśmy trzy elementy wyciągnąć. Te trzy elementy, czyli cases, deaths i recovered. I dokładnie to sobie teraz zrobimy. A więc stwórzmy sobie const i teraz sobie stwórzmy to cases, deaths i recovered z data. Czyli te trzy zmienne sobie po prostu wyciągamy. I teraz fajnie byłoby stworzyć rich embed, którego powinniśmy zaimportować oraz zaimportujemy sobie z biblioteki, też przy okazji tej, którą zainstalowaliśmy, z mojej biblioteczki JS Helpers, funkcję UCFirst, która zwiększa po prostu pierwszą literkę w słowie. I OK. I jeżeli już to zrobiliśmy, to możemy sobie stworzyć rich embed, tylko że go sobie stworzymy wcześniej, czyli sobie go stworzymy w zasadzie od razu po stworzeniu argumentu, czyli tutaj. Ups. I tutaj kontroluję, jeszcze sobie usunę komentarz przy okazji. I stworzymy sobie tytuł, który sobie tutaj jeszcze zrobiłem. I go tutaj będziemy wklejać. OK. I mamy ten embed. I chcielibyśmy co zrobić? Chcielibyśmy wziąć do tego embedu dodać add field, czyli dodajemy jedno pole, w którym dodamy sobie emotkę. Możemy na Discordzie po prostu dawać emotki, w jaki sposób to zrobić. Jeżeli jesteś na Discordzie, stworzymy na przykład sobie komendę czaszki. W sumie już używałem jej dzisiaj. O, pyk. I sobie ją po prostu skopiujemy. To zobaczymy, że nam tutaj wklei skull. I to będzie nic innego jak po prostu śmierci. Śmierci. Z tym, że chciałbym... Dobrze. I mamy śmierci i potem dodajemy wartość. I wartość, słuchajcie, to nic innego jak devs, które sobie u góry zdefiniowaliśmy. I damy sobie true, że chcemy je wyświetlać, bo tych elementów będzie więcej, w jednej linii. Jak sobie to teraz zapiszemy, jeszcze musimy dać channel. Mamy pobrane, send, embed. Jak sobie zobaczymy teraz, mamy teraz korona, all. Boom! I mamy śmierci. Tylko czy te śmierci są poprawne? Czy te śmierci są poprawne? Jednak znalazłem, czemu taki jest problem, ponieważ ten skrypcik analizuje tą stronę, gdzie tutaj jest jakieś, nie wiem co to ma być, w ogóle Vatican City, jakieś takie coś, co jest niemożliwe ogólnie. No ale cóż, ale inne przynajmniej kraje są ważne. Mniejsza o to, ogólnie chodzi o to, że to nie działa w taki sposób, jak powinno. Ale posłuchajcie. Możecie znaleźć też inne API i po prostu sobie do tego podsystemu podłączyć. A jak widzimy, to nam wyświetla poprawnie. Jednakże ja bym chciał, żeby tutaj to ładnie było wyświetlane, więc możemy sobie zrobić tutaj funkcję na tym. .toLocal. Jak to było napisane? .toLocal string. I tutaj string i podajemy tutaj normalnie, możemy podać opcję, my tutaj podajemy kraj pl-pl i zobaczymy, że teraz jak sobie napiszemy corona all, to zobaczymy, że ładnie nam tutaj zrobi przecinek. I będzie to fajnie działało. No dobra, a więc dodaliśmy sobie jedną rzecz. Teraz sobie dodajemy jeszcze dwie rzeczy. W tym wypadku i jeszcze sobie dodamy description przy okazji. Żeby to tam jeszcze lepiej wyświetlało. Pyk. Dodaliśmy sobie przypadki oraz dodaliśmy sobie wyleczenie i teraz to wygląda w taki sposób. Corona all. Pyk. Mamy emotkę taką i w taki sposób to wyświetla. Chcielibyśmy teraz, jeżeli napiszemy Corona Poland, żeby nam wyświetlało Polskę. Jednakże to teraz nie działa, jak widzimy. A więc będziemy musieli wykonać inne zapytanie. A więc jeżeli to all działa, to musimy to zwrócić, żeby ten kod dalej nie był wykonywany. No dobra, a więc dalej wyświetlimy sobie dane, które będą z, że tak powiem, będą wyświetlane z tego innego URL-u, czyli z countries. Sobie weźmy stąd data, to jest nic innego jak po prostu to zapytanie tu u góry.
Tutaj jest kopiowane i tutaj po prostu wpisane countries. I co będziemy musieli sobie sprawdzić? Na początku będziemy musieli stworzyć zmienną nazwę country name, która będzie właśnie, to będzie po prostu nasz argument, czyli arg, którego damy sobie na początku, przetransformujemy go sobie do małych znaczków, to lowercase. I potem będziemy musieli zwiększyć jego literkę pierwszą na dużą, czyli użyjemy funkcji właśnie UCFirst, gdyż dane, które są pobierane z tego właśnie API, jak sobie tu zobaczymy, wszystkie kraje mają z dużych liter i po prostu będziemy sprawdzać, czy odpowiada nam, że tak powiem, to, co tutaj pisze argumentowi, który podaliśmy. Więc wyobraźmy sobie, że będziemy musieli podać coś takiego, na przykład Corona Poland. Ale fajnie by było, gdyby też działało, jeżeli podajemy z małych literek. Albo jeżeli podamy na przykład coś takiego. I żeby te wszystkie trzy opcje działały, więc będziemy musieli to po prostu przekonwertować tak, jak teraz zrobiliśmy. Następnie stworzymy sobie country. Zmienną country, gdzie nasze dane będziemy musieli przefiltrować. I użyjemy filter x country równa się country name. I to jest nic innego jak funkcja filter zwraca nam tablicę wszystkich elementów, które zdały ten test, który tutaj jest. Więc to jest po prostu funkcja, która sprawdza coś. I jeżeli dana tablica spełnia to, że tak powiem, to zwróci true, to wtedy ta tablica zostanie zwrócona tutaj. A więc sobie zobaczmy, co w ogóle zostaje zwrócone przez data. Console log data. Sobie to pozwolę otworzyć tak na boczku. Pyk. I sobie wpiszmy Corona Poland. I widzimy, że zwraca nam tablicę wszystkich tutaj obiektów, czyli wszystkich tych krajów. I my po prostu musimy sprawdzić, czy któreś z tych elementów tej tablicy, czyli tej listy, ich country jest Poland. Jeżeli tak, to wtedy nam to skróci. Więc sobie wyświetlmy country. Jeżeli ja teraz sobie to wpiszę jeszcze raz tą samą komendę, zobaczymy, że tylko i wyłącznie jeden element zdał ten test i go nam zwraca. Jeżeli sobie napiszemy to samo z tym, że napiszemy USA. A musimy poczekać chwilkę. USA. Widzimy, nie ma takiego USA, ponieważ USA musi być napisane z dużych literek. Czyli Corona USA. Też nie zdało nam testu. Dlaczego nam nie zdało testu? Dlaczego USA? W sumie powinno zdać ten test. Chyba, że go nie zwraca po prostu. Ale zobaczmy na przykład France. Aha, bo nam... Ach, widzicie. I tutaj jest problem, że nam wszystko zamienia na małe. Do tego USA nie będziemy mogli zwrócić. No, ale ogólnie tą funkcję możecie sobie poprawić, żeby ona lepiej działała. Corona France. I widzimy, mamy Francję. Więc w przypadku na przykład USA będziemy musieli zrobić wyjątek, albo po prostu nie będziemy mogli zmieniać na małe literki. No dobra, a więc to mamy gotowe. Następnie będziemy musieli sprawdzić, czy w ogóle element jakiś istnieje, bo tak jak widzimy, jeżeli nie spełnia żaden z tych elementów naszego wyniku, to będziemy musieli zwrócić błąd. I co robimy? Po prostu sprawdzamy długość tej tablicy. Jeżeli długość wynosi 0, to po prostu zwracamy, że nie znaleziono tego kraju. A jeżeli znaleziono, to będziemy mogli te wszystkie zmienne pobrać w taki oto sposób. Czyli będziemy musieli wziąć ten element zerowy tej tablicy. I po prostu będziemy musieli, tak samo jak w przypadku u góry, ustawić, że tak powiem, tutaj description i będziemy musieli ustawić tutaj te śmierci i tak dalej. Oczywiście tutaj nie ustawiłem wszystkich elementów, bo mam jeszcze trzy inne opcje, które możemy wykorzystać, ale to już do waszej dyspozycji, że tak powiem, zostawiam. Corona Poland i zobaczymy, że w Polsce mamy 125 przypadków, 3 śmierci i 13 wyleczonych. Jeżeli sobie napiszemy Corona Austria, poczekamy chwilkę, pyk, 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 bum, to zobaczymy, że w Austrii mamy 860 przypadków, 1 śmierć i 6 wyleczonych. Więc
działa to bardzo fajnie. I ogólnie, co jest jeszcze fajnego, to że ten bot jest dostępny na każdym serwerze. Dlaczego? Już wam pokazuję. Tylko gdzie ja to sobie dałem? Link będzie oczywiście w opisie, klikamy sobie, tutaj będzie nam chciało dodać naszego bocika do serwera, wybieramy sobie serwer, sobie tutaj wybieram Magic Team. Bum. Jest to bocik o nazwie Powder aktualnie, ale on będzie ogólnie rzecz biorąc na... ten bocik będzie, że tak powiem, na jeszcze... będzie miał więcej funkcji. I jeżeli sobie napiszemy teraz komendę Corona Poland, to zobaczymy, że wyświetli nam tutaj informacje o tym. Więc sobie możecie dodać tego bocika na serwer, już teraz przetestować, jak on działa. Więc mam nadzieję, że wam się odcinek spodobał. Zachęcam was do subskrypcji kanału oraz jeżeli chcecie bardziej zaawansowane poradniki, czyli takie poradniki płatne, to zostawiam w opisie link do głosowania, gdzie możecie ocenić, czy chcielibyście takie poradniki. Jeżeli zgłosi się wystarczająca ilość osób, że tak powiem, to wtedy zacznę takie poradniki robić. Ja was zachęcam do założenia darmowego konta Magic Team, link w opisie, oraz do subskrypcji moich dwóch innych kanałów, czyli do kanału z vlogami oraz do kanału, gdzie gram w gry. Więc ja jestem Merlin, dziękuję wam za uwagę, do zobaczenia i cześć!